Pomorze Zachodnie tradycyjnie, w zasadzie od kiedy powstało, miało najwyższy stopień bezrobocia i miało drugi mankament polegający na tym, że jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który nie ma własnej specjalnej strefy ekonomicznej, a co za tym idzie, nie miało nigdy wyspecjalizowanej firmy, która dbała o to, żeby na terenie naszego regionu powstała atrakcyjna oferta inwestycyjna dla inwestorów z zewnątrz. W związku z tym, gdy inne regiony walczyły o inwestorów, kiedy rozwijały się w oparciu o przyciągniętych inwestorów, my rzeczywiście wciąż dreptaliśmy w miejscu. I dzięki funduszom unijnym to udało nam się zmienić, bo dzięki tym pieniądzom powstały parki w samej stolicy regionu w Szczecinie, ale wokół Szczecina możemy wymienić i Goleniów, który się dzięki funduszom unijnym rozwinął, i Stargard, gdzie mamy dwie tak naprawdę strefy inwestycyjne, i Gardno pod Gryfinem, i we wschodniej części mamy i Karlino, i Szczecinek, a więc zbudowaliśmy ofertę inwestycyjną 1500 hektarów, z której połowa mniej więcej już w chwili obecnej znalazła swoich nabywców, a więc już inwestorów. Dzięki temu tradycyjne to bezrobocie, które było przypisane, można powiedzieć, już historycznie naszemu regionowi, rzeczywiście zaczęło spadać i dzisiaj nasz region pod względem spadku stopy bezrobocia jest liderem w kraju. Region to nie jest sama gospodarka, a z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że gospodarka, żeby dobrze się rozwijała, musi być otoczona dobrą warstwą społeczną. I stąd nasza wielka dbałość o to, żeby w regionie rozwijała się również kultura. I wydaje nam się, że udało nam się to w tej minionej perspektywie nadzwyczaj dobrze, bo pamiętajmy o tym, że wybudowaliśmy w ramach funduszy unijnych dwie filharmonie. W Koszalinie przepiękną, nową filharmonię, ale w Szczecinie można powiedzieć perłę, która zdobyła architektonicznego Nobla. Z drugiej strony udało nam się również wybudować w Szczecinie drugą przestrzeń, Centrum Dialogu Przełomy, które zdobywa najwyższe światowe laury. Niedawno zdobyta nagroda najlepszego budynku architektonicznego na świecie. To jest obiekt, który będzie sławił Szczecin na następne wiele, wiele lat. Modernizacja i remont Opery na Zamku, powstanie Akademii Sztuki, również modernizacja właśnie tego zaplecza Akademii Sztuki poprzez fundusze unijne. To wszystko są osiągnięcia, uważam, nie banalne. Dzięki temu Szczecin stał się miejscem, i nie tylko, i Pomorze Zachodnie stało się miejscem dobrym dla ludzi kreatywnych. Od pewnego czasu przynajmniej już tą turystykę postrzegamy nie tylko jako pewnego rodzaju zajęcie dla hobbystów, ale to jest naprawdę bardzo poważna dziedzina naszej gospodarki. Stąd też bardzo mocna troska o to, żeby ta turystyka się rozwijała. Oczywiście ciężar inwestycyjny to przede wszystkim inwestycje prywatne w tym sektorze, ale my doskonale wiemy o tym, że żeby one mogły się rozwijać, to my musimy budować atrakcyjność publiczną, przestrzeni publicznych. A więc w minionej perspektywie nie brakowało projektów, które chociażby były związane z budową promenad, z rewitalizacją parków zdrojowych, z budowaniem lokalnych atrakcji. Wreszcie staraliśmy się wykorzystać potencjał aktywnego wypoczynku, a więc chociażby ten flagowy nasz projekt zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego, ale również szlaki rowerowe, również szlaki kajakowe. To wszystko wzbogacało ofertę turystyczną, a co za tym idzie gospodarczą Pomorza Zachodniego. Ponad 400 milionów złotych to są pieniądze, które wtłoczyliśmy do zachodniopomorskiej gospodarki, które do nas wracają. I w związku z tym wtłaczamy je dalej i oferujemy te pieniądze kolejnym przedsiębiorcom. Budujemy nowe portfele produktów i mało tego, do tego dokładamy następną kostkę kolejnych 400 milionów z tej perspektywy. Więc chcemy kontynuować te nasze dobre doświadczenia, chcemy uatrakcyjniać ofertę dla przedsiębiorców, chcemy, żeby coraz to większe pod względem takim finansowym przedsięwzięcia mogły być dofinansowywane, bo dotychczas, przynajmniej jeżeli chodzi o Jeremiego, to były małe pożyczki, pożyczki do 500 tysięcy złotych. Teraz chcemy wyjść już do pożyczek na w zasadzie
kilkanaście, a czasami i 20 milionów złotych. A więc ta skala, zakładamy, że będzie pozwalała na to, że wraz z tym, jak rosną nasi zachodniopomorscy przedsiębiorcy, jak rosną ich aspiracje, tak i będziemy w stanie dostarczać im coraz to lepszych narzędzi do wsparcia. Więc przed nami kolejna perspektywa. Zaręczam, że okoliczności wspierających czy narzędzi wspierających zachodniopomorską przedsiębiorczość nie zabraknie. W chwili obecnej jest wielka dyskusja na temat tego, że fundusze europejskie nie są wdrażane tak dynamicznie i tak szybko, jak były w poprzedniej perspektywie. Ale prawda jest taka, że ten problem nie dotyczy tylko Polski, czy tylko Pomorza Zachodniego, nie dotyczy tylko Polski, tylko dotyczy całej Europy. Dlatego, że niestety w całej Europie zbudowano bardzo sztywne ramy. Nie chcę mówić o takiej bardzo szczegółowej specyfice, ale chociażby warunkowość ex ante, a więc konieczność udowodnienia pewnych potrzeb, które z naszej perspektywy bardzo często wydają się oczywiste, ale przeniesienie ich na papier, dostarczenie Komisji Europejskiej i uzyskanie ich zgody to jest nie tylko obciążenie administracyjne, ale i tak naprawdę duża strata czasu. Więc mamy świadomość tego, że na naszym poziomie, na poziomie budowy systemu wdrażania, tych problemów jest wiele. Ale mamy też świadomość tego, że te pieniądze są trudniejsze dla beneficjentów. I to w bardzo wielu obszarach. Na pewno można rozpocząć właśnie od świata gospodarki. Bardzo duża część tych pieniędzy jest dostępna tylko i wyłącznie dla tych najbardziej innowacyjnych. A wiemy, że w Polsce mamy problem z innowacyjnością. Dobrze, że podnosimy poprzeczkę przedsiębiorcom, ale pytanie, czy ta poprzeczka nie jest ustawiona zbyt wysoko. Cały czas mam co do tego obawy. Na pewno dyskusja o przyszłej perspektywie, o perspektywie polityki spójności po 2020 roku będzie zdecydowanie trudniejsza niż ta dyskusja, którą mieliśmy dotychczas. Ona nigdy nie była łatwa, bo pamiętajmy, że polityka spójności w najprostszych słowach sprowadza się do tego: bogatsze regiony płacą na biedniejsze regiony. W imię tego, że warto być solidarnym, warto równomiernie się rozwijać, bo na końcu wszyscy z tego korzystamy. Również te bogatsze regiony korzystają z tego, że wokół, w tych regionach biedniejszych, żyje się lepiej. Więc dotychczas udawało nam się przekonać naszych partnerów, że warto jest inwestować w politykę spójności w imię z jednej strony wartości, a więc solidarności międzyludzkiej, międzyregionalnej, międzypaństwowej, ale z drugiej strony również w imię takiego wspólnego interesu, również ekonomicznego. Bo tutaj rzeczywiście dochodzi do sytuacji takiej win-win, gdzie obie strony wygrywają. Niestety kryzys migracyjny w Europie, a więc ta fala, która dotarła do części tylko regionów, do części tylko krajów, i bardzo zachowawcze podejście z kolei innych krajów i regionów w niesieniu pomocy i solidarności w obliczu takiego kryzysu, spowodowały, że dzisiaj bardzo trudno będzie odwoływać się do argumentu właśnie takiej solidarności międzyludzkiej, międzyregionalnej, międzypaństwowej. Trochę ubolewam może jako idealista, że przez ten pryzmat pieniędzy zapominamy tak naprawdę o tej największej wartości, jaką jest Unia Europejska, a więc stabilizacji, pokoju, świata bez granic. Trochę się do tego za bardzo już przyzwyczailiśmy w Europie. Uznajemy trochę to za bardzo za dane, a wydaje się, że na każdym kroku jednak powinniśmy podkreślać jedną rzecz, że Unia Europejska to nie są tylko pieniądze, one są tylko i wyłącznie narzędziem do budowania wspólnego domu, domu otwartego i domu bezpiecznego, i o tym zawsze pamiętajmy.